Naszą podróż przez północne Niemcy rozpoczęliśmy od wyspy Rugi, która znajduje się zaledwie 2 godziny jazdy od Świnoujścia. Rugia, nazywana perłą Bałtyku, pełna jest pochodzących z przełomu XIX i XX wieku eleganckich kurortów, takich jak Binz czy Selin, które słynie z najpiękniejszego molu w Niemczech. Na plaży zamiast parawanów znajdziemy wyklinowe kosze, a wzdłuż głównej ulicy zamiast straganów z chińszczyzną możemy podziwiać bogato zdobione białe pensjonaty z drewnianymi wykuszami i werandami. Jak tu jechaliśmy, to wszyscy mówili, że musimy spróbować bułki ze śledziem. Jesteśmy tutaj, a teraz jedziemy tu. Na północ od Selin znajduje się Park Narodowy Jasmund, najmniejszy park narodowy w Niemczech. Park jest zamknięty dla ruchu samochodowego, a żeby dotrzeć do głównej atrakcji, trzeba przejechać większość trasy autobusem, albo tak jak my, przejść 2-godzinny szlak prowadzący przez stary bukowy las. Wow. Warto, bo kredowe klify znajdujące się na wybrzeżu robią olbrzymie wrażenie. Najdalej wysuniętym na północ fragmentem wyspy jest przylądek Arkona, nazywany niemieckim Nordkapem. Kiedyś było to słowiańskie miejsce kultu Boga Światowida. Dziś, poza pozostałościami grodu, znajdziemy tu historyczne latarnie morskie, malownicze klify i niezwykle urokliwą, starą, rybacką wioskę Witt. Będąc na Rugi, warto też wybrać się promem na maleńką wysepkę Hiddensee, Mekkę niemieckich artystów, którzy upodobali sobie to miejsce z powodu sielskiego klimatu i odizolowania od cywilizacji. Na całej wyspie jest zakaz ruchu samochodowego, dlatego najpopularniejszym środkiem transportu są albo rowery, albo taksówki konne. Ta wyspa jest nazywana też wyspą noblistów, bo mieszkało i żyło tutaj bardzo wielu noblistów, między innymi Gerhard Hauptmann. Wyjeżdżając z Rugi, warto odwiedzić jeszcze Stralsund, znajdujący się tuż przy 3-kilometrowym moście prowadzącym na wyspę. W średniowieczu Bałtykiem rządziła międzynarodowa organizacja Hansa, do której należały największe miasta handlowe, takie jak Gdańsk czy właśnie Stralsund. Stralsund był drugim, zaraz po Lubece, najpotężniejszym miastem Hanzy. O czasach świetności przypomina wpisane na listę UNESCO Stare Miasto i gotycki ratusz. W Stralsundzie warto też zobaczyć zabytkowy żaglowiec, Gorczfok, który został zatopiony, a następnie osuszony.
Warto też odwiedzić znajdujące się tuż obok oceanarium. Wiele osób przyjeżdża tu też łowić śledzie, których w cieśninie są tysiące. Dalej na zachód znajduje się jedno z naszych ulubionych miejsc w północnych Niemczech. Półwysep o osobliwej nazwie Fischland Dars Zingst. Ma on 45 km i powstał z połączenia trzech niewielkich wysepek. Na zachodzie półwyspu znajduje się park narodowy, na terenie którego wprowadzony został zakaz ruchu samochodowego. Dlatego wypożyczyliśmy tam rowery. W wyspie jest też kilka ciekawych miejscowości. Arenshop, kolonia artystyczna, w której prawie wszystkie domy są pokryte strzechą. Zingst, miasteczko z olbrzymimi okularami na plaży i kapsułą do nurkowania. I Prerow, ze starym dworcem kolejowym przerobionym na hotel i restaurację. Jadąc dalej na zachód w kierunku Lübecki, odwiedziliśmy Schwerin, miasto z bajkowym, neorenesansowym zamkiem położonym na wyspie. Wielkie wrażenie zrobił na nas znajdujący się pod zamkiem park krajobrazowy w stylu angielskim, w którym wszystko było jakby stworzone od linijki. Park był pełen młodych ludzi, którzy grillowali i bawili się praktycznie na każdym trawniku. Kolejnym punktem naszej trasy była Lübecka, miasto siedmiu wież i światowa stolica marcypanu. Wszyscy z marcypanu, można by ich zjeść. Lübecka była największym miastem Hanzy, dlatego znajdziecie tu niezwykle rozbudowane i interaktywne Muzeum Hanzy. Trafiliśmy też do bardzo klimatycznej restauracji, zrobionej w budynku, w którym kiedyś spotykali się żeglarze i kupcy. Hamburg, jedno z najbardziej zielonych miast Europy, to miasto, które było chyba największym pozytywnym zaskoczeniem tej podróży. Po pierwsze, zauroczyła nas portowa dzielnica Speicherstadt, która jest największym na świecie kompleksem magazynów spichlerzy, zbudowanych w wilhelmińskim gotyku ceglanym. Pięciopiętrowe budynki, które liczą sobie już ponad 100 lat, wyposażone są w dźwigi, które kiedyś umożliwiały wyładunek towarów prosto z barek.
Po drugie, świetna okazała się być również inna część miasta. Strand St. Pauli, Małe Karaiby. Na nabrzeżu, z widokiem na dźwigi portowe i statki, można poleżeć na leżaku pod palmą. A wszystko w bardzo fajnym, tropikalnym stylu. Na południe od Hamburga odwiedziliśmy kilka miasteczek z przepięknymi starówkami. Lüneburg, miasto, które rozwinęło się za sprawą białego złota, czyli soli. Celle, miasteczko, które pod koniec II wojny światowej poddało się bez walki, dzięki czemu nie ucierpiała ani jedna zabytkowa kamienica. I Bremen, miasto, które znacie na pewno dzięki bajce Muzykanci z Bremy. W Bremie szczególnie spodobały nam się dwie dzielnice. Dzielnica Sznor z wąskimi kamiennymi uliczkami i dzielnica Wiertel, niesamowicie kolorowa i wesoła dzielnica tutejszej bohemy. Nie wszystkie miasta mają tak dobrze zachowaną i zwartą starówkę. Na przykład atrakcje miasta Hildesheim są rozrzucone po całym mieście. Dlatego władze stworzyły różany szlak. Ponieważ zabytki tego miasta są bardzo rozrzucone po mieście, to została utworzona droga róż, która jest oznaczona takimi moimi znaczkami. Jeżeli się nimi podąża, to można przespacerować się najpiękniejszą drogą w całym mieście. Podczas naszej podróży nie zabrakło też adrenaliny. Odwiedziliśmy Heide Park, największy park rozrywki w północnych Niemczech. Naszą podróż zakończyliśmy w Wolfsburgu. Przyjechaliśmy tu z powodu miasteczka muzeum, Autostadt, stworzonego tuż przy fabryce Volkswagena. Prawdziwy raj dla wszystkich fanów klasycznej i nowoczesnej motoryzacji. Szczerze mówiąc, nigdy nie myśleliśmy o Niemczech jako o kierunku wakacyjnych wojaży. Ale po naszej ostatniej podróży zmieniliśmy zdanie i na pewno jeszcze tam wrócimy.